zastanawiamy się. Ja już zapraszam pierwszą osobę, która wykorzysta to, że inni widzowie w tej chwili myślą, liczą, zastanawiają się. Wykorzysta ten moment przewagi, bo to jest ewidentnie moment przewagi. Bardzo łatwo teraz trafić do studia, bardzo łatwo, niezmiernie. Czekamy. 100 zł. Kto policzył? Zapraszam serdecznie. 704, 304, 310, proszę bardzo, studio demoluje na samym początku trwania programu. 704, 304, 310 ze stacjonarnych, bądź gwiazdka 7. Jest już ktoś. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jak panu na imię? Robert. Panie Robercie, jak brzmi poprawne rozwiązanie tej zagadki? 20. Panie Robercie, jeszcze nie, jeszcze nie. Proszę zerknąć jeszcze raz. Proszę zerknąć. Panie Robercie, proszę zerknąć jeszcze raz. To jeszcze nie jest dokładna odpowiedź. To jeszcze nie jest dokładna odpowiedź. Proszę jeszcze raz dokładnie przejrzeć, dobrze? Gorąca prośba. Proszę jeszcze raz, jeszcze chwilę. Czekamy, ale bardzo szybko pan, bardzo dziękuję za szybką reakcję. Bardzo szybko pan dostał się do studia, bardzo szybko pan policzył. Jeszcze niedokładnie, ale naprawdę, naprawdę bardzo szybko. Także wielkie, wielkie ukłony z mojej strony, bo ja wiem, że zagadka wymaga chwili, prawda? Żeby zastanowić się, pomyśleć, policzyć. Jeszcze to nie była poprawna odpowiedź, jeszcze nie była to dokładna odpowiedź. Czekamy na kolejną, zaraz zobaczymy, jak szybko, aż ciekawa jestem, powiem szczerze, jak szybko zagadka zostanie rozwiązana. Na pewno trzeba chwilę zastanowić się, na pewno trzeba pomyśleć. Przejrzyjcie ją dokładnie, przejrzyjcie ją dokładnie. Podejdźcie do ekranu telewizora. No jednak przy tej zagadce coś tam może umknąć, prawda? Także jeszcze raz, panie Robercie, zapraszam do przejrzenia tej zagadki. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Bardzo nisko kłaniam się, Bianka Giwaszewska. Zapraszam do wspólnej zabawy, do wygrywania pierwszych pieniędzy w naszym programie. Co my tu mamy? Tu mamy zagadkę. Ja zerkam tu, zagadki tu nie ma, tutaj z tej strony dzisiaj jest, w dniu dzisiejszym. Drodzy państwo, podaj pięcioliterowe słowo rozpoczynające się literą K. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dokładnie, szukamy pięcioliterowego wyrazu rozpoczynającego się literą K. Pierwszy wyraz będzie bardzo łatwo znaleźć, nie będzie żadnego problemu, bowiem no w języku polskim mamy sporo takich wyrazów rozpoczynających się literą K. Natomiast później będzie trudniej, bo litery w kolumnach nie będą mogły powtarzać się. To jest bardzo ważne, dobrze? Czyli w momencie, w którym tu umieścimy jakąś literę, ona już do końca zabawy nie będzie mogła powtórzyć się i dokładnie to samo dotyczy każdej kolumny. Także pierwsze słowo bardzo proste. Ja wypowiadam zasady. Mniemam, że ktoś, kto ogląda w tej chwili nasz program podczas wypowiadanych przeze mnie zasad, zatelefonuje, bo to jest naprawdę 3 sekundy i wygrane pieniądze pierwsze, 50 zł. Ja przypominam, drodzy państwo, żeby wziąć udział w naszej zabawie, należy mieć skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, takie jak te, do których należy się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Ja te numery co jakiś czas będę powtarzać. Przypominam, że płacisz za każde zrealizowane połączenie. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi, a więcej można dowiedzieć się w regulaminie. Tak sobie pomyślałam, że ja tak jak stewardessa mówiąc wszystko pokazuję, ale wszystko jest jasne. Drodzy państwo, więcej informacji oczywiście można dowiedzieć się w regulaminie. Podczas wypowiadanych przeze mnie zasad jeszcze nie usłyszałam pierwszego telefonu, ale myślę, że mniemam, że lada moment usłyszę. Drodzy państwo, pięcioliterowe słowo istniejące w słowniku języka polskiego, rozpoczynające się literą K. Pierwsza litera nabazgrana przez moją reżyser jest literą K, natomiast później... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią na antenie. Jak pani na imię? Ania. Pani Aniu, już 50 zł dla pani trzymam, proszę. Pani sobie tworzycie, drodzy państwo, ten program, tak? Tę zagadkę. No lada moment ktoś utnie to, zabierze te pieniądze i przejdziemy do kolejnej zagadki. Przy pierwszych dwóch zagadkach dwie od razu z pierwszymi telefonami oddałam pieniądze. Natomiast tutaj mieliśmy kilka odpowiedzi, jeszcze nie było poprawnej. Jeszcze nie było dokładnej, przyjrzyjcie się. Bardzo łatwo dostać się do dnia, naprawdę. Czekamy na kolejną osobę. System szybkich połączeń. Potrzebuje dokładnej odpowiedzi. Nie może być
Nie mogę uznać odpowiedzi w przybliżeniu. Dlatego właśnie do tej zagadki nie pasują mi odpowiedzi błędne, bowiem tu są odpowiedzi, no właśnie, bliższe, dalsze tej poprawnej, tak? Bliższe, dalsze. Czekamy na dokładną odpowiedź. Jeżeli ktoś z Państwa policzy, bardzo łatwo dostać się do studia, bowiem system szybkich połączeń został uruchomiony tak, żeby ktoś z Państwa szybko tę zagadkę rozwiązał. Bo jeszcze raz przypominam, ta zagadka miała kilka telefonów w sobie, natomiast jeszcze nie było tej dokładnej odpowiedzi. Nie można pomylić się, nawet nie można pomylić się o grosz, drodzy Państwo. Nawet o grosz nie można się pomylić, dlatego tutaj tak ważna jest ta dokładna odpowiedź. Czekamy jeszcze chwilę. Nie mogę uznać odpowiedzi w przybliżeniu. Dobrze? 704-300-4310 z telefonów stacjonarnych bądź z telefonów komórkowych. Gwiazdka, którą wciskamy, 7310. Przyjrzyjmy się. Piękna kwota. Kwota gwarantowana to 1000 zł. I gramy jeszcze z tą osobą 2000 zł. Tylko dlatego, że jeszcze nie było... tylko dlatego, że przy tych poprzednich telefonach nie oddaliśmy pieniędzy. To tu się skumulowały. Halo, dzień dobry. Halo? Halo? Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Witam. Dzień dobry. Halo? Rozłączył się pan. Trafił do studia. Drodzy państwo, bądźcie czujni. Kto z państwa telefonuje? Bądźcie czujni, dobrze? Że trafiacie... Czy ja 1500 mogę prosić, bo nie ma jeszcze rozwiązania tej zagadki? A już, no czas biegnie, tak? 1500 zł, kwota gwarantowana. I jeszcze zagramy o bonus w postaci 2000, czyli łącznie do zabrania 3,5 tysiąca złotych. Drodzy Państwo, skupmy się. Zagadka już chwilę z nami jest. Pierwsze dwie poprzednie zostały rozwiązane z pierwszymi telefonami. Tutaj mieliśmy kilka odpowiedzi, natomiast jeszcze nie było tej właściwej, jeszcze nie było tej dokładnej. Przypominam, nie mogę, bardzo mi przykro, nie mogę uznać odpowiedzi w przybliżeniu, jeżeli ktoś z Państwa pomylił się nawet o grosz, dobrze? Bardzo ważna rzecz. Przepraszam, przykro mi, jeżeli ktoś z Państwa poda bardzo bliską odpowiedź, ale nie będzie to dokładna odpowiedź, nie mogę jej uznać. I tu mieliśmy odpowiedzi, natomiast nie było jeszcze właściwej, czyli z tymi odpowiedziami nie oddawaliśmy pieniędzy. I tu nam się skumulowała stawka w tej chwili. Łącznie gramy o 3,5 tysiąca złotych przy tej zagadce. 1500 zł kwota gwarantowana i jeszcze zagramy o bonus w postaci 2000 zł. Bardzo łatwo dostać się do studia, jeżeli ktoś z Państwa policzy. Zapraszam. Ile pieniędzy jest na obrazku? Przyjrzyjmy się bardzo dokładnie zagadce, dobrze? Bardzo dokładnie. Ile pieniędzy jest na obrazku? Tylko i wyłącznie tutaj nas ta plansza interesuje. To poniżej to jest do oddania, także to już jest inna kwota. Tutaj tylko i wyłącznie to nas interesuje, ta zagadka. Ile pieniędzy jest na obrazku? Przyjrzyjcie się dokładnie zagadce. Elżbieta. Pani Elżbieto, jeden element to? Na przyjmniku nad ramieniem taki jeden z kamyczków. Tak? Jest. Tak, zgadza się. Jest inny, tak? Czy tak? Jest dodany, zgodzę się z panią. 400 zł gwarantowane, już pani ma w kieszeni. Proszę przygotować sobie, proszę nie rozłączać się, proszę przygotować sobie cztery liczby spośród 16, dobrze, pani Elżbieto? Jest pani, tak? Proszę, pierwsza liczba od 1 do 16 to? 5. 5, druga liczba? Druga? 8. 8, trzecia? 12 i czwarta? 16. Nie dało się pani, nie udało się pani Elżbieto wygrać bonusa. Jednego jokera pani znalazła. No ale 400 zł oczywiście gwarantowane dla pani. Bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję, drodzy państwo. Zapraszam na jutro na godzinę 10:30. Oglądajcie, śledźcie nasze programy, bo naprawdę warto. Naprawdę warto. Wiele pieniędzy rozdajemy. Dziękuję, do zobaczenia.